tracąc czasu, bo jest go niewiele. I od razu na początek zapytam, kto odrobił zadanie. Czy ktoś z Was pomyślał od wczoraj do dzisiaj, albo ci, co byli w poniedziałek i nie byli wczoraj, pomyśleli o tym, co chcą w życiu osiągnąć? Czy ktoś miał taki czas? Super, bardzo dobrze. A czy komuś, czy mieliście jakieś głębsze myśli na temat tego, komu pozwalacie kształtować swój umysł i kto kieruje waszym życiem? Czy to są wasze myśli, wasze pragnienia, wasze cele? Czy mieliście czas na taką refleksję? Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Tylko dwa slajdy przypomnienia z poprzednich spotkań. Dlaczego takie pytania sobie zadajemy? Ponieważ już mówiliśmy o tym, że media wpływają na nasz układ czołowy mózgu, a to jest nasza cytadela mózgu i odpowiada za bardzo ważne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, tak jak na przykład podejmowanie decyzji, czy planowanie, przewidywanie konsekwencji naszych działań, czy samokontrolę, tak? Czyli układ czołowy jest bardzo ważny. To jest kwestia, czy będziemy w stanie w ogóle zrealizować jakiekolwiek cele, które mamy. Mówiliśmy, że media osłabiają układ czołowy mózgu. Wczoraj mówiliśmy na temat manipulacji i mówiliśmy dużo o tym, że są ludzie, którym zależy, żebyśmy niekoniecznie nasze cele realizowali, tylko jakieś wspólne, ogólnie przyjęte, narzucone. No właśnie, i mieliśmy i zastanawialiśmy się nad tym, czyje cele realizujemy. To jest bardzo ważne, żeby pomyśleć, bo możemy całe życie poświęcić na to, żeby robić karierę, zdobywać pieniądze, różne rzeczy robić, które no na końcu możemy się zapytać, czy to było to, co naprawdę chcieliśmy robić, tak? Dlatego warto sobie zadać pytanie, czy te cele, które realizujemy, to są naprawdę nasze cele? Czy to jest coś, na czym nam zależy? I teraz już przeskakujemy do dzisiejszego tematu, uzależnienia, czyli o tym, czy naprawdę jesteśmy wolni, kiedy robimy to, na co mamy ochotę. Tak? Czy to jest tak, że możemy robić, co chcemy i gdzieś tam zadecydować w międzyczasie, czy chcemy, żeby to miało na nas wpływ, czy nie, jak to wygląda. Okazuje się, że jest tutaj pewien haczyk, pewien głębszy mechanizm, o którym dzisiaj będziemy chcieli coś więcej powiedzieć. Taki prosty mechanizm uzależnienia. Ogólnie tu trzeba powiedzieć tyle, że naukowcy cały czas studiują i badają, jak to jest i dlaczego ludzie się uzależniają. I nie mają ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Sugeruje się, że środowisko, w jakim osoba żyje, może mieć wpływ na to, że jest bardziej skłonna do uzależnień, albo braki różnych witamin i minerałów w organizmie też mogą wpływać na to, że osoby szybciej się uzależnią, czy osoby w jakimś środowisku częściej się uzależniają. Natomiast taki prosty mechanizm uzależnienia, który dotyczy każdego, zależy po prostu od tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Postaram się Wam teraz przedstawić. A więc mamy coś takiego jak układ nagrody w naszym mózgu, inaczej ośrodek nagrody albo ośrodek przyjemności i to jest częścią układu limbicznego, tak? Pamiętamy z pierwszego wykładu, układ limbiczny to jest ta część, która odpowiada za takie podstawowe instynkty, można by powiedzieć, związane z przetrwaniem. I mówiliśmy o tym, że układ limbiczny to jest ta część mózgu, którą niekoniecznie chcemy wzmacniać, bo chcemy, żeby nasz układ czołowy kontrolował te nasze instynkty, czyli te nasze potrzeby, żeby one były w odpowiedni sposób zaspokajane. Więc układ nagrody jest częścią układu limbicznego. To jest zbiór struktur mózgowych, które są związane z motywacją i kontrolą zachowania. Na czym to polega? Mianowicie pobudzenie tego układu powoduje subiektywne odczuwanie przyjemności. Czyli ogólnie to, że jesteśmy w stanie czuć przyjemność, to jest wynik pracy naszego układu nagrody. I układ nagrody aktywowany jest w sytuacjach zaspokojenia popędów, takich jak zdobywanie pożywienia, czy jedzenie tego pożywienia, czy przez różne zachowania seksualne, a także w trakcie wykonywania różnych innych czynności ocenianych jako przyjemne, tak? Subiektywnie przez daną osobę. I teraz tak, w mózgu mamy taki neuroprzekaźnik, który się nazywa dopamina. I on właśnie odpowiada za uczucie przyjemności. Czyli ten neuroprzekaźnik jest związany bezpośrednio z tym układem nagrody. I teraz możemy na dwa sposoby sprawić, tak jakby sztucznie sprawić, że nasz mózg wytworzy tą dopaminę, czyli odczujemy uczucie przyjemności. Jeden sposób to jest przez substancje. Na przykład narkotyki, tak? Czy różne narkotyki, czy alkohol, papierosy, nikotyna. I te substancje chemicznie wywołują napływ dopaminy. I no i czujemy takie uczucia szczęścia, zadowolenia, spełnienia.
Natomiast jest jeszcze drugi sposób. Niektóre czynności też sprawiają, że ta dopamina wydziela się w większej ilości. I tutaj mamy wymienione te czynności: jest jedzenie, seks, ryzykowanie, osiąganie czegoś, czy nabywanie różnych rzeczy. W momencie, kiedy to się zadzieje w naszym życiu, też większa ilość dopaminy jest wytwarzana. A dlaczego się uzależniamy? Bo otrzymujemy dużą przyjemność bez wysiłku potrzebnego do tego, by naprawdę coś osiągnąć. Czyli w sumie ogólnie, żeby zdobyć jakieś dobre jedzenie, czy przyrządzić smaczny, zdrowy posiłek, to trzeba się natrudzić. Zgadza się? Bo trzeba raz, że zrobić zakupy, pomyśleć, jak te zakupy zrobić potem odpowiednio, to przyrządzić, przyprawić, to wszystko trwa, no i potem możesz usiąść do pysznego posiłku i masz tą satysfakcję. Dopamina się wydziela, raz, że to jest smaczne, drugi raz, że masz satysfakcję z tego, że możesz coś takiego zjeść, może jeszcze dla kogoś przyrządzasz posiłek. Natomiast jeżeli sięgniesz po jakąś niezdrową przekąskę, której nie musisz w ogóle przygotować, natomiast zawiera ona na przykład dużo cukru i tłuszczu, to mamy ten sam efekt bez wysiłku. I dlatego my się uzależniamy tak jakby od tego uczucia przyjemności, od odczuwania przyjemności. I teraz uzależnienia od substancji, od czynności mają pewną rzecz wspólną. Mianowicie, niezależnie od tego, czy jesteśmy uzależnieni od procesu, czy od substancji, czy jest to uzależnienie behawioralne, czy chemiczne, te same geny są zaangażowane. Czyli nasze geny nie potrafią odróżnić, czy jesteśmy uzależnieni na przykład od pornografii, czy od kokainy. Czyli nasz mózg, nasz organizm, dla niego nie ma żadnej różnicy, od czego jesteśmy uzależnieni. Reaguje dokładnie tak samo. No ale właśnie, są też pewne różnice między tymi uzależnieniami. Zbadano, że w momencie, kiedy zażywamy narkotyki, ogólnie 15% ludzi, którzy spróbują narkotyków, uzależnią się. Natomiast zrobiono to samo badanie na szczurach, też szczurom przedstawiono narkotyki i 15% tych szczurów uzależniło się od narkotyków po ich spróbowaniu. Natomiast ogólnie tak zaobserwowano, że 35% Amerykanów jest otyłych, natomiast w momencie, kiedy szczurom czy myszkom podano takie standardowe amerykańskie jedzenie, czyli moglibyśmy powiedzieć coś w stylu McDonalda, no tam nie wiem, takie różne fast foody, tak? Oni mają tych restauracji takich szybkich, dużo zresztą, coraz więcej jest też w Polsce, to prawie wszystkie myszy się uzależniły i stały się otyłe. I zaobserwowano, że właśnie te uzależnienia od czynności mają dużo większy wpływ i oddziaływanie na człowieka niż uzależnienie od substancji. I tu jest w sumie coś, co nagle zaczynamy myśleć poważnie, tak? Bo nigdy tak wcześniej może nie myśleliśmy. Wiem, że jak ja o tym usłyszałam, to bardzo się zdziwiłam, że tak jest. I jeszcze coś wam tutaj pokażę, żebyście mogli zobaczyć, dlaczego tak jest, jak to się dzieje. To są synapsy. To jest, no. Czyli w naszym organizmie informacje przekazywane są elektrycznie, tutaj po neuronach, a potem one przechodzą chemicznie, tutaj właśnie w tej synapsie. Chłopaki pewnie będą na bieżąco, tak? Gdzieś tam na biologii te informacje są. I teraz w momencie, kiedy, no nie wiem, powiedzmy, że zażyjemy narkotyk, to z tej strony, powiedzmy, że to te kawałeczki to jest właśnie dopamina. I ona zostanie wydzielona, a z tej strony te łapki tutaj to są receptory dopaminy. I te receptory wyłapują tą dopaminę i odczuwamy przyjemność. Natomiast w momencie, kiedy ciągle i ciągle powtarzamy tą czynność, to te łapki, te receptory zaczynają zanikać i jest ich coraz mniej. I to jest tak zwany efekt tolerancji. To znaczy potrzebujemy coraz więcej tego samego, żeby odczuwać ten sam efekt przyjemności. To jest znane, bardzo znane, ktokolwiek ma kogoś uzależnionego albo sam miał styczność z uzależnieniem, wie, że tak to wygląda. Nigdy nie jest tak, że jak zażyjesz raz narkotyk, czy jak zaczniesz tam jakiegoś miękkiego narkotyku, to zazwyczaj nie jest tak, że na tym pozostajesz, tylko zaczynasz brać coraz więcej, a potem już przechodzisz na twarde narkotyki po prostu, żeby mieć to samo uczucie przyjemności. I teraz bardzo ciekawa rzecz.
Receptory dopaminy u szczurów uzależnionych od kokainy wróciły do normy po zaledwie 2 dniach. Czyli kiedy szczurom przestano dawać kokainę, po 2 dniach te receptory, które zniknęły, znowu się pojawiły. Natomiast myszy otyłe, kiedy podano im znowu normalne jedzenie, nie były nim w ogóle zainteresowane, a ich receptory dopaminy po 2 tygodniach nadal nie wróciły do normy. Widzimy różnicę? Po 2 tygodniach nie były w normie. Niektórzy mówią, że nawet miesiącami potrafi trwać, zanim receptory wrócą do siebie. Jak to się przekłada na praktyczne życie? W momencie, kiedy uzależnimy się, załóżmy, od czekolady, tak? Czekolada ma dużo cukru i tłuszczu i to sprawia, że więcej przyjemności jest w stanie nam dostarczyć niż na przykład zwykłe jabłko, które możemy sobie zjeść. I teraz w momencie, kiedy uzależnimy się od czekolady, owoce przestają nam smakować. Po prostu. To jest normalna rzecz. Możemy to zaobserwować po dzieciach. Jak dzieci lubią słodycze, dasz im owoc, to powiedzą le. Dlaczego? Dlatego, że owoc nie da im tyle przyjemności, co da czekolada. I teraz, co jest bardzo ważne właśnie w tej sytuacji. Tak, mamy uzależnienie, mamy zwykłe jedzenie i mamy jedzenie od takie, które nam daje więcej dopaminy. Tak. I zwykłe jedzenie wtedy przestaje smakować. I bardzo podobnie jest w rzeczach innych. Na przykład, jeżeli uzależnimy się, załóżmy, od pornografii, to bardzo trudno jest nam, żeby zwykłe relacje międzyludzkie sprawiały nam przyjemność. Po prostu no, jest to trudna sprawa. I teraz tak. W momencie, kiedy musimy odstawić to, od czego byliśmy uzależnieni, czyli na przykład odstawiamy narkotyki, to przez te kilka dni strasznie cierpimy, mamy doła okrutnego, nic nam nie sprawia przyjemność, ale po niedługim czasie wracamy do normy, tak? Jesteśmy w stanie odczuwać znowu. Natomiast jeżeli jesteśmy uzależnieni od czynności, to ten dół po odstawieniu potrafi trwać tygodniami. Gdzie czujemy po prostu, że nasz poziom przyjemności jest poniżej normy, w ogóle nie wiemy, co się z nami dzieje. I to jest właśnie strasznie trudne, dlatego uzależnienia behawioralne jest dużo trudniej leczyć. Tak? Powiemy jeszcze o tym więcej. Wniosek, który ja wyciągnęłam, jest to, że uzależnienia behawioralne trzeba zacząć traktować dużo bardziej poważnie, niż do tej pory się traktowało. Bo w sumie osoby, które są uzależnione od substancji, łatwo jest nam powiedzieć, tak, to jest złe, to jest niedobre, nawet gdzieś tam pogardzać takimi osobami. No bo tak jest, tak? Nasze społeczeństwo jakoś na to źle patrzy, natomiast na uzależnienia od czynności rzadko kiedy patrzymy źle. Mówimy, a ten sobie tam zje trochę słodyczy, nie? Lubi słodycze, nie? I się podśmiewamy, czy ten tam siedzi godzinami przed telewizorem, co to za problem. Co to ma wspólnego z płatem czołowym? Mówiliśmy ostatnio, że jeżeli ćwiczymy układ limbiczny, tak? To co się dzieje z płatem czołowym? Mniejszy. To on słabnie. Mniejszy. I teraz okazuje się, że u osób uzależnionych płat czołowy jest zazwyczaj tak słaby, że aby wyjść z uzależnienia niezbędna jest pomoc osób trzecich. Czyli w momencie, kiedy człowiek już popadnie naprawdę w uzależnienie, gdzie ono opanuje i zacznie kontrolować jego życie, prawie niemożliwym jest, żeby ta osoba sama z tego uzależnienia wyszła. Dlatego, że układ limbiczny jest tak silny, czyli to pragnienie robienia tych rzeczy i sięgania po to, co sprawia nam przyjemność, jest tak silne, że my naszym rozumem i samym tym, że wiemy, że to jest dla nas niedobre i niezdrowe, nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. I co jest bardzo ważne, osoby uzależnione potrzebują współczucia i pomocy, a nie potępienia. Bardzo często jest tak, że jest na odwrót, tak? Jak ktoś już jest uzależniony, to ty niedobry, ty zły. A te osoby po prostu nie potrafią najczęściej już z tego wyjść. Jeżeli sami widzimy u siebie gdzieś tam objawy uzależnienia, czy podejrzewamy, że możemy być od czegoś uzależnieni, ale jeszcze mamy tą siłę woli, żeby powiedzieć nie, to trzeba jak najszybciej to zrobić. Nazwano to pułapką przyjemności, po angielsku pleasure trap. Szczury laboratoryjne mogące kontrolować elektryczną stymulację ośrodka nagrody, na przykład przez naciśnięcie dźwigni w swojej klatce, czyli tutaj szczurek miał dźwignię, jak ją nacisnął, to elektrycznie pobudzano mu ten ośrodek przyjemności w mózgu. To te szczurki koncentrują się tylko na tej czynności i całkowicie zaniedbują odżywienie. Czyli naciskają, 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 aż prawie zdechną, bo nic nie jedzą. Tak? To jest pułapka przyjemności, ale zobaczmy, jak funkcjonuje uzależnienie. No właśnie tak, my jesteśmy w stanie robić tą jedną czynność, zaniedbując wiele innych
aspektów naszego życia. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, która daje krótkotrwałą przyjemność, ale na dłuższą metę powoduje zniszczenie. Tak? Czyli to jest taka definicja, którą możemy powiedzieć, to jest krótkotrwała przyjemność, która prowadzi ostatecznie do zniszczenia. Tak, te książeczki już widzieliśmy wcześniej, prawda? Kto zna angielski, powie, co to znaczy the plug-in drug? Ktoś zna? The plug-in drug. Narkotyk podłączenia? Narkotyk, który włącza się do kontaktu. Plug-in drug. Ten narkotyk, który trzeba podłączyć do prądu, żeby funkcjonował, tak? Mówiliśmy już o tych książkach, że one zebrały mnóstwo badań, które mówią nam na temat mediów. Na temat tutaj mamy tego człowieka pośrodku, to jest George Barna. Człowiek, który zajmuje się tym, że stwarza ogromną bazę danych, wszystkich informacji na temat mediów, jakichś najnowszych badań i wyników. I on mówi tak, że korzystanie z mediów stało się najbardziej rozpowszechnionym i poważnym uzależnieniem w Ameryce. On mówi, że korzystanie z mediów, tak, najbardziej rozpowszechnionym i poważnym uzależnieniem w Ameryce, mówi, że większość Amerykanów ma z tym problem. Ja podejrzewam, że w naszym społeczeństwie, nie wiem, czy byśmy powiedzieli, że większość, mogę tylko przypuszczać, że może właśnie tak być. Tak? Zwłaszcza jak, nie wiem, wsiądziemy chociażby do jakiegokolwiek środka transportu publicznego, to wszyscy siedzą na telefonach albo mają słuchawki na uszach. No a muzyka, tak, czy internet, to są media. Dzisiaj poruszę kilka kwestii dość szybko. Nie będę rozwijać, troszkę więcej wejdę w temat gier komputerowych. Natomiast teraz króciutko o muzyce. Steven Tyler z Aerosmith powiedział tak, muzyka rockowa jest najsilniejszym narkotykiem na świecie. To gdyby ktoś miał wątpliwości, że można się uzależnić od muzyki, nie ma żadnych wątpliwości, można się uzależnić od muzyki, można się tak uzależnić, że nie jest się w stanie z tego wyjść. Czyli potrzebujemy kogoś innego, żeby pomógł nam z tym zerwać, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Wiem, że na obozy czasem przyjeżdżają do nas ludzie, którzy na obozie zdają sobie sprawę, jak bardzo są uzależnieni. Pod koniec obozu przychodzą do mnie z telefonem i proszą, żebym wykasowała ich muzykę. No problem jest taki, że jak wyjeżdżają, mają natychmiast dostęp do internetu i następnym razem, kiedy je spotykam, mówią, no mam tą samą muzykę ściągniętą. Czasem z satysfakcją mówią, pewnego zespołu już nie ściągnęłam. Tak? Chociaż tyle się udało, że jakiś tam zespół już upadł, tak? No ale to jest ogólnie dostępne. Timothy Leary, amerykański filozof, pisarz, psycholog, profesor Harvardu powiedział tak, nie słuchaj słów, to muzyka ma swoje własne przesłanie. Wielokrotnie byłem naćpanym muzyką. Takiego określenia użył, tak? Można się naćpać muzyką. Dr. Pierce Howard, autor takiej książki Owner's Manual for the Brain, czyli Instrukcja obsługi mózgu, mówi tak, bardzo głośna muzyka powoduje zmianę stanu świadomości podobną do upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotycznego i jest uzależniająca. No ale tak jak sobie pomyślimy, jaka muzyka najbardziej nam taką sprawę przyjemność? Jak tutaj pomyślimy, no zwłaszcza tą młodszą część, mogę zapytać publiczności. Ja wiem, że ja uwielbiałam przychodzić do domu, włączać muzykę na cały regulator, najczęściej jak rodziców nie było w domu i słuchać sobie ulubionego zespołu rockowego właśnie na takim poziomie. Ja wtedy czułam, że po prostu odlot, tak? To jest takie super uczucie. No bo to tak funkcjonuje. W organizmie wydzielają się opioidy, czyli ogólnie narkotyki. I dlatego czujemy pobudzenie, tak jak przy narkotykach. Troszkę o smartfonach. Tutaj o nadmiernym pisaniu wiadomości. Piszą tak, ten fenomen zaczyna martwić lekarzy i psychologów, którzy mówią, że no, ciągłe odpisywanie na wiadomości prowadzi do lęków, rozpraszania uwagi w szkole, coraz gorszych stopni, powtarzających się dolegliwości wywołanych napięciem, stresem i zaburzenia snu. Czyli ogólnie zaczęło się psycholodzy i lekarze obserwują, że głównie nastolatki, ale w sumie nie tylko, tak, ludzie coraz częściej siedzą na telefonach, jak to można powszechnie powiedzieć. Zresztą to widać, nawet jak tutaj jechałam pociągiem, weszłam do pociągu, tak się rozejrzałam, każda jedna osoba siedziała na telefonie, każda jedna. Tak? Różne rzeczy tam robimy, ale zazwyczaj odpowiadamy na jakieś informacje, no bo w telefonie możemy mieć tak podłączenie do Facebooka, możemy odpisywać na, nie wiem, przez WhatsAppa, na maila możemy odpisywać na wiadomości, czyli w sumie
tak jak kiedyś trzeba było wejść na komputer, żeby sprawdzić maila, czy tam gdzieś SMS-a się dostało na telefonie, to teraz jest tak, że w jednym urządzeniu non-stop możemy dostawać i odpisywać na wiadomości. I naukowcy zauważyli, że jest to problem. Ciekawe, takie badanie było, że ktoś zbadał, że nastolatki w wieku 13 do 17 lat średnio wysyłają 3339 wiadomości miesięcznie. No, jakby sobie to ktoś przeliczył na dni, powiedzmy, że jest 30 dni w miesiącu, tak, to ponad 300 wiadomości dziennie. 100. Ponad 100 wiadomości dziennie. Dziewczyny ponad 4000, czyli dziewczyny nam podnoszą statystyki, piszą więcej niż chłopaki, no ale to jest mnóstwo wiadomości, które się wysyła każdego dnia, nie? Niektóre dłuższe, niektóre. Zrobiono też takie badania, w sumie zaobserwowano, tak? Dzieje się tak, że zaczynasz mieć specyficzną relację z iPhone'em. Tutaj akurat wpisali firma Apple, tak? Można mieć specyficzną relację ze swoim iPhone'em. To, czego się dowiedzieliśmy w ostatnich badaniach, które przeprowadziliśmy, to to, że w mózgu osób, które są zakochane w swoich iPhone'ach, aktywują się dwa obszary. Słyszeliście, co powiedziałem? Zakochane. Bo faktycznie podczas badania okazało się, że ten sam obszar mózgu, który aktywuje się, kiedy jesteśmy zakochani w osobie, aktywuje się, kiedy jesteśmy zakochani w iPhone'u, czyli można by powiedzieć uzależnienie od iPhone'a, tak? Ale drugi obszar, który ulega aktywacji u ludzi, to ciało migdałowate, a ten obszar odpowiada za uczucie strachu. Czyli w momencie, kiedy uzależniamy się od smartfona czy iPhone'a, w naszym mózgu jest aktywowana ta sama część, co jakbyśmy byli zakochani w jakiejś osobie, ale dodatkowo jest centrum strachu pobudzone. No i tutaj możemy sobie pomyśleć, co się dzieje, kiedy rano wyjdziemy z domu i zdamy sobie sprawę, że nie mamy telefonu przy sobie. No co się dzieje? Tak, ja chyba nie muszę pytać, co się dzieje, bo natychmiast zaczynamy sprawdzać kieszenie, torebkę i pędzimy z powrotem, bo co, bo nie dostaniemy tylu wiadomości, które powinniśmy dostać, czy nie skontaktujemy się z tą osobą, z tamtą, no jesteśmy jak bez ręki, tak? Specyficzna relacja, jesteśmy uzależnieni tak naprawdę. Tylko właśnie to jest taka dziwna relacja, bo to uczucie strachu to nie jest dobre, to jest też coś, co nas niszczy. Dodatkowym elementem, o którym chcę powiedzieć, nie mówi się o tym dużo w Polsce, natomiast ja chcę Wam o tym powiedzieć. Taki widok, śpimy, a pod telefonem, pod poduszką mamy telefon, który jest włączony. Wśród nastolatków jest to bardzo popularne, wiem na 100%. W środku nocy potrafią się obudzić, odpisywać na wiadomości, albo pisać mi na przykład wiadomości w środku nocy, się zastanawiam, co oni robią, dlaczego nie śpią. No nie śpią, tylko z telefonem pod poduszką, z telefonem, który jest włączony. I teraz w pewnym momencie mojego życia, kiedy gdzieś tam właśnie zaczynałam się dowiadywać, że mam tą boreliozę, zaczynałam mieć pewne dziwne objawy. Mianowicie jak na przykład wzięłam telefon i rozmawiałam przez mój telefon tak przy głowie, to czułam takie dziwne kucie tutaj z prawej strony. Poza tym po rozmowie przez telefon miałam taką gorącą głowę, że jak dotknęłam głowy, to ja w ogóle myślę, że chyba mam gorączkę, ale mierzyłam temperaturę, okazywało się, że temperatura ciała jest obniżona, jest poniżej normy, niższa niż powinna być. Oprócz tego miałam jakieś takie mięśnie tu dziwnie spięte, tak, potem mnie pół głowy zaczęło boleć, zaczęłam się zastanawiać, co się dzieje, dlaczego tak jest. I ewidentnie skojarzone to było z telefonem. Jak tylko przekładałam telefon do ucha, zaraz miałam ucho czerwone, głowa zaczynała boleć, głowa robiła się gorąca. No i potem zaczęłam troszkę czytać i okazuje się, że w innych krajach no jest to dość głośno o tym. W Polsce się o tym jeszcze tak nie mówi. Natomiast to nie jest zabawka. To jest nadajnik, który działa na fale radiowe i to jeszcze fale częstotliwości mikrofal, czyli takich samych jak kuchenka mikrofalowa. W instrukcji obsługi telefonu, jak ją dokładnie przeczytacie, małymi literkami jest powiedziane, że tego nie należy przykładać do głowy. Nie wolno tego przykładać do głowy. Tak. Tylko musi być w odległości kilku centymetrów od głowy. I teraz ja mam tylko tak szybciutko, nie będzie tutaj widoczne. W pewnym momencie, kiedy utrudniło mi to życie na tyle, że nie byłam w stanie funkcjonować normalnie, nabyłam sobie coś takiego. To jest urządzenie elektrosmogometer, czyli urządzenie do pomiaru elektrosmogu. Jak ja je tutaj włączę,
wartość zerowa, wyjściowa w tym urządzeniu jest 0,0005. Taka wartość jest u mnie w domu. Ja mieszkam w wiosce, daleko od cywilizacji, na szczycie góry, w otoczeniu lasów. Mam wartość 0,0005. W tym momencie mamy wartość 0,0200. Dlatego, że na tych samych falach nadaje też Wi-Fi, a Wi-Fi w mieście mamy z wszystkich stron. Nie mówiąc o tym, że jeśli wy macie telefony włączone, tak, to ta wartość automatycznie się podnosi. Ale teraz jeszcze coś wam pokażę. W momencie, nie wiem na ile to będzie widać, będziecie mogli potem podejść. W momencie, kiedy ja sobie włączę mój telefon, bo zazwyczaj mam na trybie samolotowym, ciężko jest się do mnie dodzwonić. Też jak się do mnie dodzwonicie, to zawsze wiedzcie, że jesteście na trybie głośno mówiącym. Jeżeli ktokolwiek jest w okolicy, będzie was słyszał, bo ja już telefonu do głowy nie przyłożę. W momencie, kiedy sobie wezmę tutaj i wybiorę numer, zobaczymy, na ile to będzie widoczne, na ile on to wykryje i jak szybko. Bo czasami jest tak, że jak jest wysoki poziom fal, to nie reaguje od razu. O! Teraz. Ale widzicie tutaj to światełko, które się pojawia? Mówię, czasami jest tak, że jak jest wysoki poziom wyjściowy, widzicie, tutaj jest, powinno być żółte, pojawia się na pomarańczowym, a czasami wchodzi na czerwony, tak? Ten sam problem się pojawia, wtedy ma bardzo niski poziom zasięgu. Tak. Dokładnie ten sam problem. Tak. Dlatego wtedy jak jest zasięgu, telefon stoi się nadaje właśnie. Tak. No teraz widać. Teraz widać bardziej, teraz mam 40. Dwie cyfry przed przecinkiem. Czyli w sumie bardzo dużo się podniósł i tak, masz dokładnie rację. W momencie, kiedy znajdziemy się w miejscu, gdzie chociaż jednej kreski brakuje z zasięgu, poziom, moc nadawania tego urządzenia znacząco się zwiększa. Nie mówiąc o tym, jak brakuje dwóch, jeszcze bardziej, jak mamy malutki zasięg, to lepiej w ogóle nie rozmawiać przez telefon, ale ten sam efekt jest, kiedy rozmawiamy przez telefon w poruszającym się pojeździe, dlatego że on wtedy szuka zasięgu prawie mocno. Więc ja na przykład tak mam, że jak przyjadę autobusem jakiś fragment drogi, gdzie dużo osób w trakcie jazdy rozmawia przez telefon, to jak ja wyjeżdżam, to wychodzę z tego autobusu, to ja jestem cała gorąca. Trzeba się uziemić natychmiast, żeby usiąść gdzieś przy ziemi, blisko, jakoś dojść do siebie. Ale to, co chciałam wam powiedzieć, bo no, to można zobaczyć, te fale można zobaczyć, te czerwone lampki to są normy, w trzech krajach europejskich, czyli są takie kraje, które powiedziały, że my ustalamy normy bezpieczeństwa według badań, które mamy, chyba francuska, szwajcarska, czy tego kraju nie pamiętam, ale kiedy ja rozmawiam przez telefon, kiedy on jest połączony, to zawsze jest na czerwono. I to nie wiem w sumie ile przekracza, bo ta wartość jest dużo powyżej no, tego miejsca, ileś tam miejsc za przecinkiem. A co to może powodować? Tak, mózgu. Bardzo dużo problemów, tak? Łącznie z rakiem mózgu. Rak mózgu to jest w sumie, mózg się już broni, tak? Próbuje coś zrobić, żeby to mózg nam się nie ugotował po prostu. Ogólnie zalecenia są takie, że jeśli już mamy korzystać z telefonu, jak najwięcej trzeba pisać SMS-y. Jak tylko możemy, to wyłączać transmisję danych, wyłączać lokalizację, wyłączać GPS-a, bo te wszystkie czynności sprawiają, że cały czas... Jest jeszcze jeden sposób. Teraz można kupić słuchawki, normalne słuchawki, które mają mikrofon. Po prostu wpinamy słuchawki telefonu i na przykład słyszymy, a to z takimi telefonicznymi przykładu możemy mówić. No różne sposoby, tak, tak. Coraz więcej się dzieje. Wiem, że najbardziej bezpieczne słuchawki to są AirTubes, czyli takie, które przez kanały powietrzne przenoszą fale z telefonu. Ale wiem, że różne sposoby są, mniej lub bardziej, tak? Bo one też wtedy nadają na falach radiowych, jeżeli nie mają bezpośredniego połączenia. Zmniejsza nam to ryzyko. Ogólnie im bardziej odstawimy telefon od siebie, tym jest bezpieczniej, tak? Nie jak jest ten WM-metr, to jest zrozumiałe bezpieczne, tyle wystarczy. Możemy zmierzyć potem po wykładzie, możecie podejść zobaczyć. Właśnie, tak, tak, nawet kilka centymetrów już jest lepiej. Ale na przykład jak mierzyliśmy ostatnio mojemu tacie, tata sobie kupił iPhone'a, czy dostał iPhone'a i ten iPhone ma non-stop połączenie z internetem, bardzo wysoki poziom. Jeszcze tam, gdzie jesteśmy, jest słaby zasięg, bo to jest w lesie. Moja mama, która jest w pokoju obok, przez ścianę dostawała sporą dawkę promieniowania. Tak, więc
No najlepiej używać tego jak najmniej, a zwłaszcza nie spać z telefonem pod poduszką. Dlaczego? Bo te fale zakłócają nasze fale mózgowe podczas snu i możemy się nigdy nie wysypiać tak jak trzeba, bo nie wejdziemy w te fazy snu, w które powinniśmy wejść. Może tak poboczna informacja, ale ma to duży wpływ na nasze zdrowie. Określono ostatnio, jakie są dwa najcięższe uzależnienia naszych czasów, czyli takie najgorsze, bo uznane za dwa najcięższe uzależnienia, które są w naszych czasach. Krótko o pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to około 9 lat. Takie badania ostatnio robiono w Stanach Zjednoczonych. 87% studentów ogląda materiały pornograficzne. 70% 18 do 24-letnich mężczyzn odwiedza strony pornograficzne w przeciągu miesiąca. I 66% mężczyzn w wieku 20 do 40 lat regularnie korzysta z pornografii. Dlaczego? Tak? A gdzie kobiety? No właśnie, nie było informacji. Może się nie przyznawała, może stwierdzono po prostu z góry, że nie będą palać. Ale faktycznie nie. Na przykład ja wiem, że jak ja pomyślałam o sobie, jeżeli chodzi o pierwszą styczność, to miałam 9 lat około. Mieszkałam na wiosce zabitej dychami, wystarczyło, że do szkoły poszłam. Czyli i to było 25 lat temu, tak? Kiedy ja miałam styczność z pornografią, więc to w sumie nie trzeba, ale kobiety tak, też mają styczność. Aczkolwiek wcale nie musi mniejsza. Aczkolwiek tak, wcale nie musi być mniejsza, aczkolwiek w tym badaniu nie było, tak? W tym badaniu nie było o tym mowy. Też nie znalazłam takich informacji, ale wiem, że na pewno to nie jest tak, że tylko mężczyźni mają z tym problem. Dziękuję za tę uwagę. Nie chcę jakoś jednostronnie przedstawiać, to jest to, co udało mi się znaleźć. Dlaczego uzależnienie od pornografii jest tak niebezpieczne? Cztery powody. Po pierwsze jest prywatne, czyli bardzo łatwo jest ukryć to, że jest się uzależnionym od pornografii. Materiały są darmowe i łatwo dostępne. No są też takie, za które trzeba zapłacić, ale bardzo dużo można znaleźć tak po prostu. Jest ekstremalnie duża różnorodność, zawsze można znaleźć coś nowego. Tutaj twórcy się prześcigają łącznie z pornografią dziecięcą i różnymi innymi rzeczami, o których nie chcę nawet myśleć. I nie ma mechanizmu sytości. Czyli tak jak na przykład jeśli jemy coś, to w końcu jesteśmy syci i nie zjemy więcej. Natomiast w pornografii nie ma mechanizmu sytości. Można siedzieć i oglądać. Teraz tak, chciałabym, żebyście pomyśleli sobie przez chwileczkę. Mam taki kwestionariusz amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego diagnozujący uzależnienie. Na tej podstawie też stwierdzono, że większość Amerykanów ma problem z uzależnieniem od mediów. Chciałabym, żebyście tak tylko dla celów takiego eksperymentu. Pomyślcie sobie o jednej rzeczy, o którą macie podejrzenie, że możecie być od niej uzależnieni. Tak w waszej głowie. Ja nie będę pytać. Nie będę pytać, tylko tutaj takie króciutkie badanie na nas wewnętrznych. Czy każdy ma taką jakąś rzecz, o której myśli, że mógłby być od niej uzależniony? Może też być tak, że absolutnie nie. Ale pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy masz efekt tolerancji? Czyli czy jest tak, że widzisz, że z czasem potrzebujesz coraz więcej czy tego robić, czy tego jeść, czy cokolwiek, żeby był taki sam efekt? Czyli pierwsze pytanie. Zapamiętujcie, ile razy będziecie mieli odpowiedź tak. Dobra? Pierwsze, czy masz efekt tolerancji? Drugie, czy masz symptomy odstawienia po zaprzestaniu lub czy używasz innej substancji, by zapobiec tym symptomom? Czyli kiedy nie możemy korzystać, nie możemy tego robić, czy czujemy jakieś dolegliwości, coś jest nie tak, czy psychicznie, czy fizycznie coś się dzieje, albo musimy zrobić coś innego, żebyśmy tego nie czuli, tak? Na przykład jak przy bólu głowy, nie wiem, po odstawieniu kofeiny. Czy mamy takie symptomy? Jeśli tak, to zapamiętujemy sobie. Trzecie, czy zdarza ci się brać, robić więcej niż zamierzałeś? Czyli mówimy sobie, zjem tyle, albo spędzę tyle czasu na tym, a potem okazuje się, że spędziliśmy więcej czasu niż zamierzaliśmy, czy wzięliśmy więcej. Jeżeli tak, zapamiętujemy. Czy starałeś się ograniczyć i stwierdziłeś, że nie możesz lub wkrótce znowu wracałeś do poprzedniego poziomu? No bo myślimy, czy było tak, że próbowaliśmy, powiedzieliśmy sobie, przestaję, nie robię, koniec, no ale się okazywało, że za chwilę znowu jest tyle samo. Jeśli tak, zapamiętujemy. Czy myślisz o tym nawet wtedy, kiedy tego nie robisz? No, myślimy sobie. Czy jest tak, że myślimy o tym, kiedy nie robimy? Czy przestałeś uczestniczyć w interesujących zajęciach, które kiedyś cię cieszyły, ze względu na to, tą substancję, czy tą rzecz, czy tą czynność? I siódme, czy kontynuujesz nawet w obliczu poważnych konsekwencji społecznych lub zdrowotnych? Czyli widzimy, że mogę stracić jakąś znajomość, mogę mieć problemy w pracy, mogę mieć problemy z rodziną, ale nie przeszkadza, dalej kontynuuję. Policzcie, ile razy mieliście tak. I teraz amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne mówi, że jeżeli mamy trzy odpowiedzi na tak,
no to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy uzależnieni. Trzy. Niektórzy mówią, że nawet dwa, ale mówią trzy. Trzy, jeżeli mamy trzy razy odpowiedzieliśmy tak, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że możemy mieć problem z tym czymś i warto tutaj pomyśleć, żeby coś zrobić, żeby to nie pokonało nas. Teraz, jeżeli chodzi o gry komputerowe, tak? Mi się podoba ten obrazek. Z gry Halo to jest chyba. Nawet nie wiem. Za dużo tych gier. Wiem, kiedyś jak się z młodzieżą zaczęłam na ten temat rozmawiać, się dowiedziałam tyle rzeczy, mózg miałam taki. Ja tylko grałam w dwie gry komputerowe w moim życiu, ale nie jestem dumna, bo druga się nazywała Diablo. I też stwierdziłam, że to nie było zbyt mądre w taką grę grać, zwłaszcza, że tak się nazywała, ale no, dzięki Bogu myślę, że już to nie gram, czasy nie wiemy. Natomiast pierwsza gra komputerowa, Magnavox Odyssey, wyglądała w taki sposób. To była symulacja ping-ponga i w sumie to było bardzo niepodobne do tego, co dzisiaj nazywamy grami komputerowymi, tak? Ale tutaj od razu muszę powiedzieć, że takie rzeczy jak symulatory lotu i operacji chirurgicznych, czy łamigłówki, takie puzzle, które możemy mieć, nie wiem, jakieś sudoku czy takie rzeczy, wirtualny sport i gry edukacyjne mają niski potencjał uzależniający. Nie znaczy, że nie można się od nich uzależnić, ale to są gry, które mają niski potencjał uzależniający. Natomiast gry, które mają wysoki potencjał uzależniający, tutaj chłopaki mi pewnie trochę pomogą, FPS-y, czyli First Person Shooter, gracz wciela się w postać i widzi świat jej oczyma. Ja w ogóle jak zaczęłam to zgłębiać, stwierdziłam, wow. MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game, czyli dużo osób naraz na internecie może grać w tą grę w wirtualnym świecie. Gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami. Tak zwane God Games, w Polsce tą nazwę, którą znalazłam, to gra w Boga, pozwala graczowi kontrolować grę na dużą skalę, używając sił nadprzyrodzonych. RTS-y, czyli Real Time Strategy, strategiczna gra czasu rzeczywistego, modyfikacja turowych gier strategicznych polegająca na nieskrępowaniu graczy turami i kolejkami ruchów, stawia większy nacisk na szybkość podejmowania decyzji. Czyli bardzo często są to, tak? A turowe gry strategiczne? Turowe gry strategiczne, no widzisz, o tym nie, ale to są te, które są wyodrębnione jako te, które mają najwyższy potencjał uzależniający. Może tamta po prostu nie jest uznana za aż tak uzależniającą. Co nie znaczy, że jest całkowicie bezpieczna. Ale to, co jest ważne, aby gra była uzależniająca i niebezpieczna, nie musi być krwawa. Czyli to, że nie ma agresji, przelewania krwi w tej grze, wcale nie znaczy, że jest ona bezpieczna. Tak jak powiedziałam, te gry, które na pewno mają niski potencjał, to są te, które tutaj powiedziałam. Symulatory, jakieś gry, są rzeczy, o których mogę nie wiedzieć. Teraz tak, dlaczego gry tak bardzo wciągają? Wyodrębniono 9 czynników, dlaczego gry są tak bardzo wciągające. Po pierwsze, gra oferuje społeczność i przynależność. Zgadza się? Czy nie? Ci, którzy... Tak. Niezależnie od tego, czy w grze biorą udział inni żywi ludzie, czy też gra tylko symuluje życie społeczne, ona tak oddziałuje, że mózgowi wydaje się, że następuje faktyczny kontakt społeczny, że istnieje faktyczna społeczność, grupa ludzi, która się akceptuje. Tak to działa. Dzisiejsze gry MMORPG ciągle trwają, tak więc jak ktoś nie gra, to faktycznie coś traci. Nie ma go w grze i kiedy próbuje się ograniczyć granie, to inni tak łatwo nie odpuszczają. Wiem, że ostatnio w Bochni chyba była taka afera, że gdzieś tam ktoś wyszedł z gry albo próbował wyjść z tej społeczności i ludzie zagrozili, że zrobią coś jego rodzinie. Tak? Poważne zagrożenie, policja się musiała zająć sprawą. Nils Clark, osoba, która była uzależniona od tego typu gier, kiedy próbował z tym skończył, słyszał takie głosy. Musisz uczestniczyć w nalocie w niedzielę, jesteś niesamowity. Właśnie daliśmy ci czarny pancerz nieświętych, wściekłych kuli ogniowych. Jeśli go weźmiesz i odejdziesz, to my przyjdziemy do twojego domu i cię zabijemy. To jest to, co słyszał. To jest osoba, która potem zajęła się pracą z osobami uzależnionymi od gier komputerowych. I to mówił jego przyjaciel. To mówił ktoś, to no, jego kumpel, jego przyjaciel, tak? Czy naprawdę przyjaciel, czy po prostu ktoś, kto był współuzależniony. No bo ktoś, kto jest przyjacielem, nie chce nas zabijać. Drugi czynnik. Gry pozwalają coś osiągnąć w wirtualnym świecie. Tylko problem polega na tym, że gry jedynie nabierają mózg, tak żeby myślał, że coś osiągnął, podczas gdy tak naprawdę tak nie jest. Dlaczego? Bo wszystkie osiągnięcia, które możemy zrobić w grze, były wcześniej przez kogoś napisane.
zaplanowane. I to nie jest nic nowego, co my robimy. My realizujemy plan, który ktoś wcześniej napisał i przygotował. Tak, pobijemy jakiegoś potwora, kolesia, tak? Ktoś to tak przygotował. Tak więc naprawdę w sumie nic nie osiągamy. Nic nowego, nic wielkiego. I dlatego też na koniec dnia zostaje tylko takie uczucie pustki. Kiedy już się wróci do realnego świata, często gracze popadają w depresję, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nic nie osiągnęli w grze, a w realnym życiu tym bardziej, no bo nie było ich w realnym życiu. Granie jest ucieczką. Kevin Roberts, ekspert od uzależnień od gier komputerowych, mówi, że prawie 100% osób, z którymi pracował, grało w gry, bo uciekało od czegoś w rzeczywistym świecie, od czegoś, z czym nie chcieli się zmierzyć, czy jakichś problemów w rodzinie, czy problemów w szkole, czy problemów z rówieśnikami, po prostu mieli jakiś problem i gry były idealnym miejscem ucieczki, taka wyspa ucieczki. Czwarty powód, odgrywanie ról, można być kimś w grze, tak? Tutaj jest kilka reklam, jak gry, firmy, które produkują gry, się reklamują. Prowadzę podwójne życie, odkładam moralność na bok, czyli bohater, osoba, która gra, mówi, że prowadzę dwa życia, tak? Jedno w realu, a drugie w grze komputerowej. Żyj życiem, o jakim zawsze marzyłeś, bez żadnego ryzyka czy zagrożenia. No tak, no bo możesz być kim chcesz, tak nic ci się nie stanie, nic nie stracisz, nic cię to... No nie wiem, nie ma takiego ryzyka jak w życiu. W życiu jak coś chcesz zrobić, zawsze ryzykujesz, możesz dużo stracić. Poznaj kobietę swoich marzeń i przedstaw ją swojej żonie. Jedna z gier, tak się reklamuje, tak? Mężczyzna może poznać, stworzyć sobie kobietę swoich marzeń, a potem swoją żonę zapoznać, być kochaniem, widzisz, taka możesz być, czy taką chciałbym, żebyś była, albo zobacz, tak wygląda kobieta moich marzeń. Nie wiem, co bym zrobiła, jakby mąż mi tak powiedział. Piąte. Mówi się, że gry pomagają wyładować agresję i frustrację z realnego życia. Czyli tu się sfrustrujesz, w grach się wyładujesz i jest dobrze. Problem jest jednak taki, że wrogość czy agresja wzrasta u osób grających w gry komputerowe i to niezależnie od tego, czy gra jest bardzo agresywna, czy jest mniej agresywna, agresja wzrasta. Osoby grające w bardzo agresywne gry były zdecydowanie bardziej niespokojne niż inne. Czyli te osoby, które grają w bardzo agresywne gry, faktycznie stają się takie pobudzone i agresywne. Może z własnej perspektywy nie, może mi się tak nie wydawać, ale osoby z boku są w stanie to zobaczyć. Ale tak jak mówię, kiedyś rozmawiałam z osobą, która była uzależniona i on mi, ten chłopak mi powiedział, że on w pewnym momencie zobaczył, że on nie miałby problemu zabić kogoś w realnym życiu. I to go tak przeraziło, że postanowił nie grać więcej w tą grę komputerową. Nie wiem, na ile udało mu się całkiem z tym zerwać, ale on zobaczył autentycznie, że byłby w stanie kogoś uszkodzić, kogoś, kto go zdenerwował. Ostatnie badania pokazują, że agresywne gry aktywują centrum gniewu w mózgu nastolatków, równocześnie tłumiąc sumienie. No i to ja tak sobie czasami myślę, jak idę ulicą, widzę takich młodych i myślę sobie, co jeśli ten ma pobudzone centrum gniewu i stłumione sumienie? Co mu będzie przeszkadzać w tym, żeby wziąć, nie wiem, pobić mnie, cokolwiek mi zrobić? Nic. No nic. Rywalizacja. W grze możemy rywalizować, tak? Niektórzy ludzie bardzo lubią rywalizować. No tylko właśnie jakie to jest myślenie? Ja wygram twoim kosztem, tak? Zawsze ktoś musi przegrać, jeżeli ja wygram. Ja cię zniszczę, tak? I będę zwycięzcą. Czy to jest takie myślenie, które koniecznie ludzie powinni mieć, żyjąc w świecie, tak? Czy chcemy takich ludzi mieć dookoła, czy my chcemy takimi być? Siódme to jest efekt odkrywania. Gry bardzo często są tak stworzone, że jest mnóstwo rzeczy, które można odkryć. Bo osoba, która projektuje te gry, ona ukrywa różne miejsca, różne rzeczy. Można to odkryć, można to zbadać. I teraz okazuje się, że ludzie, którzy grają w gry komputerowe, bardzo często to są niezwykle inteligentni i bystrzy ludzie. Bardzo często. To nie jest tak, że gry grają ci, co są, nie wiem, głupi, nieinteligentni, nie radzą sobie, to są w grach. Nie, oni po prostu w życiu nie mają możliwości tak się rozwijać, więc realizują się w grze. I bardzo często ludzie ci mają niesamowite talenty, które gdyby zostały użyte w prawdziwym życiu, przyniosłyby bardzo wiele dobrego. Problem jest taki, że jeżeli człowiek realizuje się w grze, często on nie zrobi nic w realnym życiu. Bo nie zna tych realiów, nie umie się odnaleźć, nie ma tyle satysfakcji, nie odnosi sukcesu tak często jak w grze i po prostu się zniechęci, nie zrobi tego w realnym życiu. Ósme, przyjemność. W grach są elementy seksualne, można wydawać pieniądze, różne rzeczy, które sprawiają bardzo dużo przyjemności. I dziewiąte, fabuła.
Gra oferuje wymyśloną historię, w którą można wejść i stać się jej częścią. Inną rzeczywistość, w której toczy się walka, w której można naprawdę coś zmienić. Czyli jest pewna fabuła, jest pewna historia. Tak? A tutaj życie bardzo często jest takie, no co ja mogę tu zrobić ciekawego, tak? Przyjść na jakiś wykład, usiedzieć, posłuchać, pójść do szkoły, co jest przeraźliwie nudne w porównaniu z tym, co można zrobić w tym wirtualnym świecie. John Tolkien, angielski pisarz, poeta, profesor uniwersytetu, filolog, tak, autor Hobbita, Władcy Pierścieni, mówi o wtórnym świecie. On to nazywa wtórny świat. Czyli nie gra, tylko wtórny świat, w który można wkroczyć i uwierzyć. Akurat on mówił o powieściach, tak, które pisał, ale to jest w sumie to samo. On mówił, że czytając powieści, takie jak na przykład jego, możesz wejść w sen, który śni inny umysł. Jakieś w ogóle ciekawe sprawy. On wierzył, że to jest magia. Tworzenie świata, który ktoś inny może doświadczyć. Ty napiszesz książkę, ludzie wchodzą i żyją w tym świecie, tak? Ich umysły faktycznie tam się znajdują. I on mówi, że jego twórca podąża śladami stwórcy. Kiedy wchodzimy w ten nieprawdziwy świat, to on rzuca na nas urok. To powiedział ten Nils Clark. To jest sprawa duchowa, a nie tylko kwestia przyjemności, którą odczuwa nasz mózg. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo oni mówią, że to faktycznie jest świat, w który możemy wejść. To nie jest tylko gra. Nasze umysły zostają uwolnione, by zbadać i używać wyższych zdolności i zmysłów w przestrzeni, która wygląda i jest odczuwana jako realna. Twórcy gier tworzą światy, w których ludzie żyją i w ten sposób mają moc bliską tej, jaką mają bogowie. I ogólnie bardzo często różni specjaliści, którzy w tym siedzą, nie lubią nazywać gier grami. To się nazywa grami, tak? Ale to jest tak naprawdę alternatywna rzeczywistość. Często się nazywa wirtualna rzeczywistość, tak? Ale to jest miejsce, gdzie ludzie naprawdę się znajdują. Często dużo więcej niż w tej rzeczywistości, w której tu możemy stać na tej ziemi i być teraz tutaj na tym wykładzie. Steven Pinker, psycholog, powiedział tak: nasz system wzroku nigdy nie uczy się tego, że telewizja czy ekran, monitor jest tylko szybą, na której świecą fosforowe kropki. Nasz mózg się tego nie uczy. My możemy sobie powiedzieć, że to jest tylko ekran, ale nasz mózg tego nie wie. I osoba nigdy nie traci złudzenia, że za tą szybą znajduje się realny świat. To bardzo ciekawe, bo my możemy sobie powiedzieć, że to jest tylko gra, ale nasz mózg o tym nie wie. Możemy sobie powiedzieć, że to jest tylko film, które oglądamy, ale nasz mózg tego nie wie. On myśli, że to jest faktyczny świat, w którym my jesteśmy. To, co widzisz, mózg odbiera jako rzeczywistość i realne doświadczenie. W pewnym sensie, tak? No bo wiadomo, że świadomość nam mówi, że to jest tylko gra. No ale nasz mózg tego tak nie odbiera. Nasze ciało potrafi wytwarzać wiele różnych substancji chemicznych, reagując na filmy i gry, tak jakby były naszym faktycznym fizycznym doświadczeniem. Czyli grasz sobie w jakąś grę, przeżywasz coś, a twój organizm faktycznie wytwarza adrenalinę, tak, różne hormony, substancje, reagując na to, co ty widzisz. Czyli organizm też faktycznie to przeżywa. Mózg osoby uzależnionej od gier, kiedy myśli ona o grze, wygląda tak samo jak mózg osoby uzależnionej od narkotyków, kiedy myśli ona o narkotykach. Czyli jeżeli zbadać mózg, nie ma żadnej różnicy. Tak? Możemy sobie powiedzieć, że ten tam jest, nie wiem, brzydko się mówi o ludziach, którzy zażywają narkotyki. No a jeżeli ja gram, jeżeli jestem uzależniony od tego, mózg myśli tak samo. Typowe wypowiedzi osób uzależnionych. Będę grał jeszcze tylko 15 minut, to ja znam, też sobie tak mówię. Jeszcze pół godzinki jeszcze tylko, dobrze. Jak już doprowadzę jedną z moich postaci do poziomu 12, to pójdę spać. Zaloguję się tylko po to, by sprawdzić, czy sprzedałem coś tam. Jak dotrę do kolejnego poziomu, to będę bardziej zrelaksowany i będę mógł lepiej spać. A w przeciwnym wypadku i tak nie będę mógł spać, tylko będę myślał o grze. Wiem, że moje 15 minut już minęło, ale tak dobrze mi idzie, że nie mogę teraz przerwać. Teraz idzie mi lepiej niż kiedykolwiek. Chcę teraz skończyć, ale nie mogę. Członkowie mojego klanu liczą na mnie. Musiał mi się czas pomylić, bo niemożliwe, żebym grał już 4 godziny. Badanie Nottingham Trent University z 2011 roku wykazano istnienie fenomenu przenoszenia gry. Czyli graczom z wirtualnego świata wydaje się, tak zacierają się te granice między grą a rzeczywistością. I po zakończeniu gry robią rzeczy, niektóre, tak jakby nadal byli w grze. Zbadali to, że faktycznie tak się dzieje, że możemy nieświadomie robić
no nie włączymy wszystkich funkcji mózgu. Może mogą niektóre nam się nie włączyć. Możemy zrobić w rzeczywistości coś, co normalnie robilibyśmy w grze. Dlaczego uzależnienie od gier jest tak wyjątkowo niebezpieczne? Zobaczcie, w Ameryce ponoć jest 12 milionów alkoholików, ale 19 milionów osób uzależnionych od gier komputerowych. W Stanach są ośrodki leczące osoby uzależnione od gier komputerowych. W Europie też są. Na spęcinę. Też już są? Super. Wiem, że jeszcze niedawno nie było. Wiem, że rąbanie drewna jest jedną z czynności, która bardzo pomaga przy uzależnieniach od gier komputerowych. Daje się młodym drzewo do rąbania i ponoć to jest bardzo super sprawa. Zobaczcie, tak jak mieliśmy przy pornografii rzeczy, które sprawiały, że to było takie niebezpieczne, tutaj mamy, że jest to społecznie akceptowalne. No co powiesz komuś, kto siedzi przed komputerem? No w końcu się możesz wkurzyć, ale no w sumie niech sobie gra, tak? No co takiego strasznego, pogra sobie. On tak naprawdę jest w innej rzeczywistości, albo może być w innej rzeczywistości. Drugie, istnieje prawie nieskończona możliwość podejmowania ryzyka i otrzymywania nagrody. Nie mówiąc o tym, że gry dzisiaj to właśnie, to się nie da nadążyć nad tym, ile tych gier jest i co w nich można robić. Nie ma mechanizmu sytości. Czyli tak samo jak przy pornografii, też nie ma takiego momentu, w którym powiesz, że jest dość. Możesz grać i grać, aż umrzesz, bo były przypadki, kiedy ludzie umarli. Ale teraz mamy coś nowego, bo gry komputerowe coraz bardziej się robią takim przeżytkiem, dlatego że pojawiają się okulusy. Mam znajomego, który pracuje w firmie, który tworzy gry komputerowe do okulusów. I jak on mi zaczął troszkę opowiadać o tym, to ja się przeraziłam. Dlatego, że okulusy, zakładasz sobie takie okulary, masz różne urządzenia, które sprawiają, że ty nie tylko klikasz gdzieś tam myszką czy joystickiem, kiedy strzelasz do kogoś, tylko ty naprawdę trzymasz broń i naprawdę pociągasz za spustek, jakbyś kogoś zabijał. Ponoć są gry, tutaj mamy akurat grę, która symuluje koniec świata czy jakąś apokalipsę. Są gry, w których możesz znęcać się nad kimś innym. Są też takie gry, gdzie siedzisz przykuty do jakiegoś krzesła i nad tobą się znęcają. I ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam, że już nie chcę, bo ty masz ubrane te okulary i ty tak naprawdę tam jesteś. Bo w momencie, kiedy jest ekran przed tobą, no to ty jeszcze możesz sobie pomyśleć, że to jest tylko komputer. Ale w tym momencie ty jesteś faktycznie w wirtualnym świecie. Nie mówiąc o tym, że to urządzenie tutaj akurat wytwarza ciepło, tak? Bo te okulary działają. A co mamy tu? Tu mamy płat czołowy mózgu, który jest bardzo potrzebny. Natomiast tak, w tym momencie transfer, ten syndrom przenoszenia gry, tak? Jaki ty będziesz miał problem, żeby zrobić? Jak ty nawet już te ruchy będziesz miał wyrobione, grając w taką grę, a to jest... To się teraz bardzo rozwija, jest ogromny boom. Jak sobie wejdziecie, nawet poczytacie, jakie są opcje tych różnych gier. Podsumowując, taki naukowiec jak Philip Zimbardo, amerykański psycholog, zaobserwował zjawisko upadku męskości. Rozmawiałyśmy sobie niedawno z Honoratką właśnie o tym. Mężczyźni dziś są często bardzo pasywni. Mają o 30% większe prawdopodobieństwo wylecenia ze szkoły niż dziewczyny. Są gorsi od dziewczyn na wszystkich poziomach edukacji. Okazało się, że już na wszystkich poziomach edukacji dziewczyny są lepsze. 2/3 uczestników programów resocjalizacyjnych to chłopcy. Bardzo często boją się intymności, są społecznie nieporadni, szczególnie w stosunku do kobiet i w relacjach z kobietami. Często nie znają języki mimiki twarzy i języka ciała. To, co on zbadał, faktycznie zbadał. I próbował dojść dlaczego. I ustalił 3 główne przyczyny. Po pierwsze, nadmierne korzystanie z internetu, czyli zamiast relacji z ludźmi korzystanie z internetu. Drugie, granie w gry komputerowe. Średnio 10 tysięcy godzin do 21 roku życia. Nie wiem, ktoś może sobie to przeliczyć, a nie ile to jest na tydzień, godzin, nie wiem. I pornografia. Średnio dzisiejsi młodzi ludzie oglądają 50 klipów zawierających treści pornograficzne na tydzień. Podsumowując, mam tutaj test mówiący, badający uzależnienie od gier komputerowych. Nie wiem, mogę wam go albo przeczytać, ale możecie spróbować na przykład pomyśleć, nie wiem, albo o sobie, albo o kogo znacie, kto gra w gry komputerowe i spróbować zobaczyć, czy chociaż mniej więcej jesteście w stanie odpowiedzieć tak na niektóre pytania. Chcecie spróbować przeczytać? To już jest ostatnie... informacje. Że tutaj nie ma nikt problemu z tym, bo przecież pani nie gra. Pani się... Nie odpowiada za wszystko.
Okej, to jedziemy, słuchajcie, spróbujemy. Jeżeli chcecie, pomyślcie o kimś, jeśli znacie kogoś, kto gra, albo nie wiem, sami gracie. Ja wiem, że grałam, tak? Ja wiem, że grałam, przyznaję się otwarcie, jestem dziewczyną, wychowana w chrześcijańskim domu, grałam w Diablo. Grałam. Przyszło do mnie, grałam, spodobało mi się, tak? I teraz słuchajcie, pierwsze pytanie. Czy masz tak czasem, że nie potrafisz określić, jak długo już grasz? Jeżeli tak, zapamiętujemy. Czy kłamiesz odnośnie tego, ile grałeś? Przychodzi ktoś i pyta, jak długo grałeś? Krótko. Trzecie, czy nie śpisz regularnie ze względu na granie? Czy zdarza się, że wieczorem dłużej siedzisz albo rano wcześniej wstajesz, żeby grać? Czy masz silne pragnienie grania? Czy pojawia się tak, że chcesz bardzo mocno zagrać? Czy odseparowujesz się od rodziny i przyjaciół ze względu na granie? Bo męczą, bo tutaj jest ciekawiej. Czy tracisz zainteresowanie innymi rzeczami, które kiedyś sprawiały ci radość? Czyli coś, pamiętasz, że kiedyś, nie wiem, lubiłeś wychodzić z psem, a teraz na przykład ten pies sobie siedzi i tam jęczy pod drzwiami, a nic z tego. Czy grasz więcej niż 2 godziny dziennie przez większość dni w tygodniu? Czyli załóżmy 4 dni w tygodniu po 2,5 godziny. Czy masz mniejsze osiągnięcia w szkole lub pracy? Czyli zauważasz, że kiedyś lepiej ci szło niż teraz. Czy odczuwasz fizyczny ból, kiedy nie grasz, kiedy nie możesz zagrać? Czy nie dostrzegasz negatywnych konsekwencji grania? No to tu jest ciężko, ale na przykład ktoś inny ci mówi, słuchaj, zobacz, jakie masz konsekwencje, no mówisz, nie, nic takiego nie ma. Jeszcze 10 pytań. Czy kupujesz rzeczy w grze za prawdziwe pieniądze? Czy zdarza się, że przegrywasz pory posiłków, czyli jesz przy komputerze albo w ogóle nie jesz? Czy gloryfikujesz grę? Czy chodzisz, powiesz, jak super, oka piękna, ja nie mogę w ogóle, wiesz, co nam się dzieje? Czy masz zaburzenia emocjonalne, kiedy ktoś odbiera ci grę? Czyli jeżeli ktoś przyjdzie i wyłączy komputer, to wychodzisz z siebie i zaczynasz krzyczeć, denerwować się w ogóle. Czy masz wahania nastroju? Czyli obserwujesz, że czasem jesteś szczęśliwy czy szczęśliwa, a czasem jest ogromny dół i nie wiadomo, nie ma powodu do tego. Czy masz objawy odstawienia po graniu? Czyli w momencie, kiedy nie grasz, czujesz, że źle się czujesz, musisz grać. Czy kontynuujesz grę pomimo poważnych konsekwencji w prawdziwym życiu? Czy masz uporczywe problemy z ograniczeniem czasu grania? Czyli próbujesz, ale ciężko. Czy z czasem zwiększasz ilość czasu spędzonego na graniu? I czy myślisz często o grze, kiedy nie grasz? 4 odpowiedzi tak świadczą, że jest się najprawdopodobniej uzależniony. 4. Dobra. To, co chcę wam powiedzieć już na sam koniec, że uzależnienia można przezwyciężyć. Ja byłam uzależniona od wielu rzeczy. Nie będę wam mówić o wszystkich, bo niektórych to nikomu nie chcę mówić nigdy. Ale od różnych rzeczy byłam. Jednym z nich był uzależniony od seriali telewizyjnych. Było tak, że razem z tatą. Po prostu był taki czas w ciągu dnia, gdzie siadaliśmy, nie było ważne, czy coś trzeba było zrobić, cokolwiek. Po prostu siadaliśmy, oglądaliśmy. Każdy jeden. Przed moment, kiedy zaczął mnie to bardzo wkurzać, nawet kiedyś przyszłam i urwałam kabel od anteny. Ale przed następnym serialem siedzieliśmy z tatą i ten kabel naprawialiśmy z powrotem. Potem przecięłam ten kabel, też to nic nie dało. Wiem, że był taki moment, gdzie chciałam wziąć sikierę i porąbać telewizor, ale ja nie potrafiłam z tego wyjść. Bo jak ja nie obejrzę kolejnego odcinka. Ale wiecie, da się przezwyciężyć. Mi osobiście bardzo pomogła wiara. To, że wierzyłam, że mam jakiś wyższy cel niż tylko siedzenie przed telewizorem i oglądanie seriali, ale też wiele różnych rzeczy się złożyło. Potem też zauważyłam, że ten czas, który ja spędzam, ja mogę spędzić dużo bardziej pożytecznie, robiąc chociażby coś, pomagając mamie, czy pomagając młodszej siostrze. Wiele rzeczy, wiele spostrzeżeń, które przyszło do mojej głowy, ale dzisiaj nie muszę oglądać seriali telewizyjnych i powiem wam, że mam dużo ciekawsze życie niż to, które można obejrzeć w serialach. Dużo, dużo, dużo ciekawsze, że się dziwię, aż jak ja mogłam to oglądać. Tak, i teraz można powiedzieć, że też jestem uzależniona. Ale to jest takie uzależnienie, wiecie, ja lubię to moje uzależnienie i wiem, że jest pozytywne. Pierwsza rzecz, jestem uzależniona od spędzania czasu z moim mężem. Jak przyjdzie z pracy, ja po prostu chcę z nim usiąść i porozmawiać i zapytać się, jak tam minął dzień. Po drugie, jestem uzależniona od spędzania czasu z Bogiem. Ja codziennie chcę mieć czas taki duchowy, gdzie po prostu poczytam Biblię, pomodlę się. Chcę to robić, wiem, że jest to dla mnie dobre. I odrobienia w życiu rzeczy, które naprawdę mają sens. Na przykład jestem tutaj, choć no, mogłabym gdzie indziej.
Ale myślę, że to, że tutaj jestem, ma jakiś sens, głębszy sens i że naprawdę może komuś pomóc. Zadanie domowe? Jeśli ktoś z Was jeszcze nie pomyślał o tym, co chce w życiu osiągnąć, to niech pomyśli. I pomyślmy, komu pozwalamy kształtować nasz umysł, kto pełni naszym życiem. Czy jest to uzależnienie, czy to my decydujemy o tym, co chcemy zrobić, ile chcemy robić i kiedy chcemy robić. Pomyślcie o tym, tak bardzo poważnie. Dziękuję bardzo.